Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na no, przepiękny maraton szachowy, gdyż rozpoczął się turniej w Holandii, Tata Steel Chess Tournament, w którym bierze udział Jan Krzysztof Duda. Oraz Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, śmietanka e, światowych szachów e, Także e, cieszy fakt, że Janek jest w tej e, ścisłej czołówce światowej, jakby nie było e, No i właśnie e, awansował na dziesiąte miejsce w rankingu live Ja e, link podlinkuję, e, link e, zamieszczę w komentarzu lub w opisie Będzie można sobie sprawdzić te rankingi na żywo A tymczasem pierwsza runda, pierwsza partia z raportem Richardem Bardzo sympatyczny e, węgierski... Arcymistrz, który potrafi grać, i w zasadzie w jego naturze jest gra taka bardzo niekonwencjonalna, ostra, nietypowa, więc trzeba, bo trzeba się zmierzyć z, taką, z jakimiś niespodziankami związanymi właśnie z, grając z nim. No i teraz przedstawię właśnie piękną partię, mój drodzy, nasz polski zawodnik naprawdę zagrał bardzo ładną partię. Zresztą sami zobaczcie, jak to wszystko się potoczyło. Po ruchu d4 skoczek f6, skoczek zagrał na f3. D5, koniec F4. No i widzimy, że mamy system londyński. To może być dobry... Dobra strategia na tego zawodnika, akurat, który bardzo lubi grać ostre rzeczy, więc system londyński zwykle jest takim systemem dosyć klarownym to znaczy, bardzo łatwo wysuszyć pozycję, grać w mniej więcej równą, równą pozycję. No ale po końcu F5 Janek nie zagrał ani C3, ani C, ani E3, za co tu osobiście biję mu brawa, tylko zagrał C4, więc troszeczkę to podchodzi pod taki gambit hetmański, aczkolwiek dalej jest to London system. E6, po posunięcie e3, skoczek z b na d7 i bardzo ciekawy ruch hetman b3. Bardzo mi się ten ruch podoba. To jest takie zaczepne posunięcie. Zawsze tutaj trzeba uważać na bicie na b7, ale w tym momencie czarne w ogóle nie zwracają uwagi na to, uwagi na to, że pionek b7 wisi. I Richard Richard zagrywa tutaj gońcem na d6. No właśnie, bardzo ciekawy ruch. Od razu powiem, że jakbyśmy tutaj wybili czy i potem byłoby wybicie, no to wybicie na b7 prawie nigdy nie przechodzi prawie nigdy więc tego bicia w ogóle nie biorę pod uwagę z tego względu że wieża zagrywa na b8 a potem bije na b2 pionka i zwykle w takich pozycjach to czarne mają tutaj inicjatywę nie chcemy tego no tutaj dosyć ciekawa opcja byłaby wybicia to znaczy ciekawa dla czarnych no bo bić raczej raczej nie no bo to tak troszeczkę wyrównuje może pozycję. po wybiciu na d5 tak prosto linijnie patrząc co by mogło się zdarzyć skoczek bije i dalej patrzymy że Raczej na B7 pionek jest nietykalny z tych, tych samych powodów. No dobrze. Jak poszło w partii? Otóż Janek, trzymając napięcie tutaj w pozycji, zagrał goniec na G3. No, taki ruch jak najbardziej jest możliwy. Pozycja jest totalnie równa w tej sytuacji, ale yy, znając właśnie zapędy tutaj węgierskiego arcymistrza, próbuje coś tutaj stworzyć i zbił pionkę na C4. Uważam, że oddanie centrum tak bez walki to nie jest dobry pomysł, aczkolwiek. Nie jest to błąd ze strony e, czarnych, absolutnie. I wieża B8. Ha, ciekawe posunięcie. Jak to e, tutaj arcymistrz Mateusz Bartel stwierdził, troszkę re, relacji miałem okazję pooglądać. E, no, panowie grają nowoczesne szachy, czyli próbują jakiś takich właśnie zaczepek pod tytułem e, B5. E, tutaj zwykle można zrobić sobie spokojnie roszady i grać sobie normalnie w szachy ale jednak jedna i druga strona próbuje coś tutaj zadziałać Janek gra skoczek C3, widzimy, że roszada dalej nie jest zrobiona i posunięcie B5 no i teraz w tej sytuacji trzeba sobie zadać pytanie, czy można zbić pionka otóż, czy zbijemy skoczkiem, czy zbijemy gońcem, to zawsze goniec wybija na G3, ja pokażę przykład na przykład, bijemy na B5 goniec wybija tutaj pionek wybija na G3 i C6 czarnym białymi białe przegrywają bo tutaj tracimy figurę prosta rzecz więc no bić pionka nie wolno wiadomo że jak tutaj zawodnik tej klasy gra b5 to zbić raczej nie wolno goniec e2 no i roszada ze strony czarnych na co Janek odpowiada wieża d1 zobaczcie że Czeka z tą roszadą i nie chce tutaj tej roszady robić, tylko wprowadza wieżę. Jest to bardzo ciekawe posunięcie na rentgenie z Hetmanem. Troszkę to utrudnia zawsze takie zagranie jak C5. Tak troszeczkę optycznie to wygląda. Nie wiem, czy ten, ten ruch teraz oczywiście nie działa, bo z prostych względów. Więc wieża D1 na pewno tutaj dobrze trzyma sytuację w centrum. Hetman zagrał na E7 i skoczek E5. No i tak tutaj widzimy, że Janek próbuje szarpać. Próbuje troszeczkę sytuację na pewno. Hmm, Wykorzystać w taki sposób, żeby nie grać symetrycznie, tylko coś próbuje zadziałać. Ja na szachach się nie znam, no w cudzysłowie mówiąc, na takim poziomie, jakby analizował właśnie tutaj Polak te partie, to na pewno byśmy mogli bardzo dużo fajnych rzeczy usłyszeć, co miał tutaj w głowie. Posunięcie B4 i to jest taki, może można powiedzieć, mały krytyczny moment w pozycji, bo. B4 jest takim ruchem bardzo właśnie zaczepnym. Dlaczego? Otóż istnieje opcja skoczek C6. Zobaczmy, że atak na Hetmana, atak na wieżę. No właśnie. Od razu powiem, że Janek zagrał skoczek A4, ale musimy sobie sprawdzić tę odnogę. Otóż po tym ruchu raport to pewnie byłby zadowolony po tym posunięciu. Dlaczego? Bo tutaj jest bicie na C3. Jeżeli skoczek zbija na b8, to zbijamy wieżą i czarne mają dwie figury za wieżę, więc jest po temacie. No więc zbijamy hetmana, goniec odbija i jak hetman zbija na c3, no to goniec b4 jest po temacie, czarne wygrywają. No więc pionek jest nietykalny, a hetman wisi, więc hetmanem trzeba byłoby odejść. I teraz są dwie drogi, jeżeli pionek by wybił na b2, to gramy goniec d3. Silnik lubi pozycje białych, ale układ sił naprawdę jest bardzo, bardzo nierówny. Tutaj pilnujemy tego pola B1. Ale zwykle jest tak, że na wysokim poziomie nie chcemy grać bez inicjatywy. Tutaj przypuszczam, że Janek wyczuł, że z inicjatywą będzie ciężko. No ale chłodna kalkulacja silnika mówi co innego. Ale istnieje inny ruch C2, który jest chyba tutaj teraz zdecydowanie lepszy i powierza C1. Tutaj można zagrać skoczek B6 i grać. Kontynuować tę pozycję dalej. No nie jest to według mnie bardzo taka wygodna pozycja dla białych, więc ze względu właśnie na tego piona, a strata w tej sytuacji hetmana za dwie figury lekkie, bo tak chyba to teraz wygląda. No nie jest taka straszna, i silnik teraz pozycję bardziej lubi czarnymi, właśnie. Nieznacznie, ale jednak, więc coś jest na rzeczy. Bardzo dobra decyzja. Skoczek A4, goniec zbił na E5, pionek odbił. No i teraz skoczek zagrywa na e4. Zobaczcie, że tutaj grozi wzięcie gońca, no nic z tym nie możemy zrobić. Janek zagrywa F3, skoczek wybija, pionek wybija. No i teraz znowu są dwie opcje. Czy skoczek może zbić pionka, czy skoczek ma zagrać na C5? Otóż, jeżeli skoczek by wybił pionka, w zasadzie to jest prawie to samo, co było w partii. Zaraz zobaczymy dlaczego. Janek zagrałby prawdopodobnie E4 po gońcu G6. No goniec. W tej sytuacji jest troszeczkę zamknięty, wyłączony nieco z gry i Hetman mógłby zagrać na E3. I pozycja, powiem szczerze, bez piona, ale białe mają tutaj bardzo poważny atut. Przede wszystkim kontrola bardzo ważnego pionka C5. Tutaj jeszcze spoglądamy przy okazji na piona, chociaż to może nie mieć większego znaczenia. No i na przykład wieża z F na D8, Król F2, żeby złączyć wieżę. No i taka pozycyjka techniczna w takim akcie Rubinsteinowskim, bym powiedział. No, tak jak troszeczkę właśnie z lat 1920, dajmy na to. No tutaj technika by musiała być bardzo dobra, żeby Janek te pozycje chciał grać na wygraną, mimo straty piona, aczkolwiek nie jest to łatwe, no ale w partii jednak poszło troszkę inaczej, czyli skoczek zagrał na c5, na co odbicie jest tutaj szybką reakcją i król zagrywa na f2, nie ma opcji, żeby obronić tego pionka, co znaczy... Teoretycznie moglibyśmy zagrać posunięcie F4, ale nie jest to dobry ruch. Z prostych powodów. Tutaj em, po prostu robią się troszeczkę dziurki, jakby to nie zabrzmiało i no Małe przeciągi, tutaj czarne mogłoby swobodnie wieża FD8 i już zacząć aktywnie sobie te pozycje ustawiać. Chociaż w partii błyskawicznej to można i grać różnie, ale Janek, jednak, no powiem szczerze, bardzo dobrze rozgrywa te partie. Silnik również podpowiada Król F2. Hetman zbija na E5, to jest ekstremalnie wysoki poziom. No i teraz myk cały w tej sytuacji prawdopodobnie polega na tym, że białe oddały piona, ok, ale chcą uzyskać sporą inicjatywę za tego piona. No więc w tej sytuacji tutaj nasz arcymistrz zagrywa wieża D7, ruch narzucający się zdecydowanie, jak wieża wejdzie na D8, no to zdwajamy wieżę i staramy się uzyskać właśnie tę aktywność figury. Zobaczcie, jakie w szachach są poświęcenia w tym, w tym sensie, że no, pionek to jest dużo w szachach na tym poziomie i Białe się na to zdecydowały, żeby jedna figura łapała aktywność. To jest bardzo ciekawe. Pionek zagrał jednak na A5. Na co wieża z H na D1? Pionek zagrał na H5. Lufcik przy okazji, a tu jeszcze szarpnąć króla trzeba. No, widzimy charakter gry węgierskiego arcymistrza. Mówi sam za siebie, że no techniczne pozycje raczej nie są jego mocną stroną. Ale uwaga, to nie jest tak, że on gra źle w szachy w sytuacjach technicznych. No, E4 oczywiście ruch trzeba zagrać. Goniec zagrywa na G6. Widzimy. Goniec jest znowu wyłączony z gry. Na co bardzo subtelne, arcymistrzowskie podejście do sytuacji. Nie ma konkretów, to jest bardzo trudne yy, yy, grać w szachy, jeżeli nie ma konkretów, grać taką techniczną pozycję. To nie jest prosta sprawa. I Janek nam tutaj daje piękną lekcję właśnie gry technicznej. Bierze z yy, jedynki na dwójkę. O co chodzi? Prosta sprawa. Przede wszystkim utrzymując linię D, kontrolując linię D, przy okazji bronimy pionka i zwalniamy Hetmana z obowiązku bronienia tego pionka B2. Hetman gdzieś tam może sobie już dalej zatańczyć. Pionek zagrał na H4, na co wybić pionka trzeba i Hetman H2. To nie są groźne za, jakieś takie ataki, powiedzmy. Nie ma się tutaj co przejmować. Goniec F1 subtelnie, Hetman wybił G3. Widzimy, że jak Hetman wróci, to goniec zagrywa na G2 i tu się y, wszystko trzyma białymi, więc y, spokojna gra. Hetman potem wchodzi do akcji i próbuje tego pionka zdjąć w odpowiednim momencie. Hetman Zagrał na h5, hetman e3, posunięcie c5, y, i król zagrywa na g2. Bardzo ładny ruch, nie pozwalając już tutaj hetmanowi nigdzie grać. To jest naprawdę, no tutaj Janek, zobaczcie, że zagrał królem z e1 na f2 i na g2, a to nie jest ostatnie słowo tego białego monarchy. Posunięcie a4. I goniec C4, piękny ruch blokujący, pionka. Ten ruch mi się bardzo podoba. I zwróćcie uwagę, że jak na przykład tego pionka by nie było, no to czarny mi grało się swobodniej według mnie, bo jednak wieża wejdzie na C8 i zaatakuje. A pionek to jest taki sprzymierzeniec teraz, właśnie tutaj białych w tym momencie. Posunięcie A3, posunięcie B2. No i w końcówce, jeżeli jakaś figura czarnych się dobierze do pionka A2, no to jasne czarne stoją wtedy świetnie, ale końcówki jeszcze takiej, jako, jako takiej typowej nie ma, tu są ciężkie figury, to znaczy końcówka jest, ale chodzi mi o to, że ciężko się dostać właśnie ciężką figurą gdzieś tam na tyły przeciwnika, tak, ciężko, ciężką figurą się dostać. Hetman zagrywa na E5, no i w, ten, w tym momencie Hetman F4, niemalże od ręki tutaj Janek zagrał, bardzo ten ruch mi się podoba. Uważam, że po wymianie hetmanów białymi będzie łatwiej grać mimo wszystko. Na co raport się decyduje? Jakby zagrał hetmanem na C3, to prawdopodobnie hetman gdzieś tam D6. No i próbujemy tak Wywierać bardzo dużą presję na przeciwniku. To nie jest prosta gra dla czarnych w tym momencie. Prawdopodobnie dlatego też y, arcymistrz tutaj zdecydował się na wymianę hetmanów. No i właśnie to jest bardzo fajne, że wszystkie figury białych stoją bardzo optymalnie. Goniec zwierzami. Król wchodzi za chwilę na skrzydło lub do centrum, i pionki mają szansę grać również aktywnie w pewnym momencie. Ta pozycja naprawdę wygląda fantastycznie. Y, tylko jedna sprawa. Czy da się to y, w sposób taki prosty wykorzystać? Tutaj w ogóle silnik mówi 000, ale to silnik. Bardzo ciężko grać obiektywnie te pozycje czarnymi. Goniec zagrywa na H5, król G3, posunięcie G6, wieża. Właśnie, znowu arcmistrzowski ruch. Wieża z dwójki zagrywa na D3. Znowu ta sama sytuacja, ten sam schemat, jak tu broniliśmy. Pionka B2, to tutaj bronimy pionka F3, żeby król miał swobodę gry. Tak, dokładnie, strzałeczkami pokazałem, gdzie ten król będzie zmierzał. Wieża z B na E8, no i król H4, król G7 i król G5. Zobaczcie, jak pięknie król białych tutaj. E, Wszedł do akcji. Nie można zagrać F6 absolutnie. Jeśli król w ogóle by zszedł na G8, powiedzmy, to na 100% król F6 byłoby zagrane. Jestem przekonany. W ogóle totalna dominacja. Nie wiesz, że zagrywa na H8. Tu jeszcze jakaś próba. Wiecie, poświęcenia jakieś tutaj, opcje matowe, ale nic się nie dzieje. Tutaj jednak po siódemce jest pełna kontrola, czasami grożą też bicia na E6. W tej sytuacji wieże zagrała na C7 coś ciekawego. Tutaj jeszcze przed 40 posunięciem są panowie, więc, więc kontrola czasu do 40 ruchu była także e, trzeba nabić pewnie trochę czasu, ale wieża C7 jest dobrym ruchem, wieża C8, wieża zagrała na E7, co ciekawe, wieża z C na E8 e, znowu e, i wieża z E na D7 tym sposobem białe zyskały no bo można powiedzieć, że białe ustawiły czarne w cukcfangu tak zwanym do końca, no prawdopodobnie jest to cukcfang, bo ciężko o jakieś dobre posunięcia czarnymi co, no właśnie cukcfang definicja cukcfangu to jest ta, to jest coś takiego, jak e, jedna ze stron, jaki ruch by nie zagrała, to i tak przegrywa partię. E, no, taki prawie cukwzak powiedzmy. Wieża z H na F8, wieża znowu na C7 i wieża zagrała teraz na H8, i to był e, no, bardzo gruby błąd e, czarnych. Moi drodzy, co by było, jakby cały czas tutaj wieża męczyła wieżę. Po wieża D8, sprawa jest prosta. Wybijamy i gramy goniec E6. Nie ma co zbierać w tej sytuacji. Absolutnie. Ale co by było, jeżeli ta wieża by zagrała na C8? Otóż w tej sytuacji przypuszczam, że wieża może dalej zagrać na D7 i trzymać grę? E, na przykład wieża E8 i ruch E5 jest dosyć ciekawy, ale nie ma potem przełomu F5. Jestem ciekawy, czy, czy ta pozycja jest OK. E, czy tutaj zagralibyśmy na wieża D6 i próba wybicia na E5 e, na E6, przepraszam, ale trzeba pamiętać, że pionek na F3. Jest też pod ostrzałem. No, dosyć ciekawie to wygląda. Na przykład wieża H8, wieża C7, powiedzmy wieża C8. Tu moglibyśmy wymienić te, te wieże, bo widzimy, że druga wieża by wchodziła na siódemkę. W tej sytuacji, właśnie wieża by weszła, ale już jedna jest wymieniona. No i po wybiciu na F3, tutaj bicie gońcem na E6. No i pozycja jest w zasadzie wygrana. Po wieży F8 jest bardzo ładne uderzenie. Można sobie zatrzymać materiał i podświeżyć taktykę. Otóż. Goniec f7 wygrywa partię, dlatego że po wieża f7 jest e6, i tutaj po wybiciu dochodzimy do promocji, ale jest jeszcze takie wtrącenie, goniec c6, i w tej sytuacji, przepraszam, najmocniej no w tej sytuacji, właśnie goniec c6, i nie można tutaj, no jak zagramy tak, no to jak wieża zbija na f7, no to e6 nie działa, ale jest wybicie na c6, i tutaj grozi wybicie. No, ta pozycja jest oczywiście wygrana, jeżeli no powiedzmy. W zasadzie nie ma co grać w tej sytuacji. W każdym razie, pozycja w tym momencie jest bardzo trudna dla czarnych. No i czarne zagrały. Wieża H8. W tym momencie, wieża zagrała na D7. Wieża z H na F8 wróciła. Zobaczcie, wieże zrobiły robotę. No i po ruchu F5 raport Richard poddał partię. Tym sposobem Jan Krzysztof Duda awansował właśnie do top 10 na świecie, co jest fantastycznym wynikiem. Trzymamy kciuki bardzo mocno, gdyż hmm, rund jest bardzo dużo 13, a pierwsza partia to zawsze uskrzydla. Myślę, że jak Janek będzie w formie i będzie tak dalej szedł, ma bardzo duże szanse wejść do top 5, tak moi drodzy, bo jak zobaczycie na liście, tam jest bardzo niewielka różnica już z tym rankingiem. Serdecznie dziękuję za uwagę, trzymamy kciuki za Jana Krzysztofa Dudę, powodzenia, życzę wszystkim przyszechownicy. pozdrawiam, cześć.